Hejka, witam w nowym vlogu. Sylwia gdzieś tam śmiga, a znajdujemy się dzisiaj w nowej bibliotece w Oslo i zapraszamy do zwiedzania tutaj, do vlogowania razem z nami. A tutaj wam pokażę. Przypadkowo ustawiłem was, gdy się z wami witałem, obok książki UNESBU, więc elegancko, my bardzo lubimy tego autora, więc fajnie było, fajny zbieg okoliczności. Tutaj Sylwia podąża, idziemy zwiedzać regały z książkami. Byliśmy już tutaj raz, ale nie mieliśmy ze sobą aparatu, kamery żadnej, więc nie mogliśmy wam nic nagrać. Jak? Podobać się. Drugi raz, tak, staliśmy w kolejce na zewnątrz, bo maksymalnie z racji na obecną sytuację może tutaj przebywać 1000 osób w budynku i maksymalny czas przebywania to jest 2 godziny. Tutaj mamy szafeczki, z których możemy sobie jako odwiedzający korzystać z zamkiem szyfrowym. Nie wiem, czy jest jakaś opłata, czy nie, podejrzewam, że nie. Ale jest tego dużo. Tutaj też. Idziemy, znajdujemy się w tym momencie na najniższym piętrze. Jak mi się wydaje, że to jest najniższe piętro, prawda? Nie, sala konferencyjna jest tutaj. Jesteśmy już w piwnicy. Tutaj za mną kino i rozkład kina. Seansów tutaj, filmów, jakie się odbywają. Mamy mandek, tożdek. No, mamy cały tydzień rozpisane, godziny. Tak, i summer teama mamy. No, regałów jest tutaj dużo. Podoba mi się bardzo wykonanie, że regały są tak jakby są zrobione całe z metalu i technicznie mają punkty montażowe, więc można tutaj na pewno półki bardzo szybko wymieniać i zmieniać ich pozycje. Pewnie chodzi o to, żeby był uniwersalny system i książki, no wiadomo, są różnych wysokości i żeby sobie mogli tutaj państwo, którzy się tym zajmują, dostosować. O, tam jest przeprowadzany jakiś wywiad. Więc uciekamy, patrzcie. Nie chcemy przeszkadzać. Sami nagrywamy, więc nie chcemy komuś zepsuć, powiedzmy. No, Sylwia tutaj pokazuje. Ważna rzecz, w sumie nie zwróciłem na to uwagi. Jakie są... Tak, mamy windy i mamy piętę, na którym piętrze co się znajduje. Dla nas rzecz normalna, że zasuwamy tutaj po schodach, ale no wiadomo. Zielona winda, Gronheis. No dla osób, które są na przykład na wózku albo z dziećmi małymi, bo tu jest też dla dzieci, jak dzisiaj zobaczycie na pewno wiele rzeczy. Więc winda, super sprawą, że się bardzo szybko przemieszczać. Spadamy na górę. Tak, spadamy na górę. Chciałem wam pokazać sufit, jak wygląda. Tu mamy prześwit przez cały budynek do góry. Na pewno jeszcze pokażemy wam, jak to wygląda z góry, a teraz troszkę przybitek z tego super miejsca. Thank you.
Siedliśmy na chwilę. Paweł, tak jak wam powiedział, porobił trochę przybitek, ale bardzo ciężko jest pokazać cały ten budynek, bo raz, że jest ogromny, dwa, że dzisiaj jest naprawdę masa ludzi. Jak byliśmy tutaj pierwszy raz, to było, wydaje mi się, troszeczkę mniej i było o wiele więcej wolnych miejsc, żeby gdzieś sobie usiąść, coś porobić, poczytać na przykład, albo podpiąć się do internetu z laptopem, bo ostatnio jak byliśmy, to widzieliśmy bardzo dużo osób, które po prostu przychodzą tutaj i sobie pracują na zasadzie właśnie na komputerze albo, nie wiem, jakieś konferencje robią czy wypełniają jakieś dokumenty. Tak jak też widzieliście na dole, jakieś wywiady są przeprowadzane. Jest to naprawdę bardzo dużo takich miejsc, które są wygłuszone, tak? Dobrze, tak to się nazywa? Tak. Które są wygłuszone i naprawdę bardzo są bardzo dobrymi miejscami do nagrywania, na przykład właśnie wywiadów albo vlogów. Zobaczymy, jeżeli będzie jakieś takie miejsce wolne, bo już mijaliśmy kilka, ale wszystkie są zajęte, to może tam wejdziemy i wam pokażemy, bo jakość dźwięku na pewno będzie lepsza. Tak z takich informacji może jeszcze, co wam mogę powiedzieć, to biblioteka jest naprawdę bardzo fajnie przystosowana dla osób z dziećmi. Jak przychodzicie na przykład nawet z malutkimi dziećmi, windy, wszystko jest dostosowane. Są pokoje dla matek z dziećmi, także można bez problemu przyjść, przewinąć dzieciaczka czy nakarmić dzieciaczka. Toalety są za darmo i no jest naprawdę super poziom i standard tego wszystkiego. Może dlatego, że jest to nowe, także zobaczymy, jak to z czasem wyjdzie, ale z tego, co zaobserwowaliśmy, to jednak no, Norwegowie, wydaje mi się, że dbają o takie miejsca. A zwłaszcza, że to jest w sumie w ścisłym centrum, bo stojąc naprzeciwko wejścia, po prawej stronie mamy od razu operę, także to jest takie centrum. I co, idziemy chyba dalej. Coś pooglądamy, popatrzymy, bo jesteśmy chyba teraz na drugim piętrze, więc jeszcze troszeczkę przed nami. Więc mamy nadzieję, że podoba wam się. Przystanęliśmy przy tej konsoli. Za mną średnio widać, bo bardzo świeci słońce i wszystko się odbija, ale tam jest studio nagraniowe. Także też można sobie zarezerwować, przyjść i na przykład jakiegoś hita machnąć. Tutaj Paweł w swoim żywiole. Jak ci idzie? Próbuję wyłączyć drugą tą, ale jeden dek jest zablokowany. Trzeba zestartować komputer. Bo jeżeli ktoś nie wie, to mamy w swoim posiadaniu o wiele większą konsolę. Także Paweł umie DJ-ować, tak, można tak powiedzieć. House'owy traczek. No, także umie DJ-ować. Pokażę wam, jak tutaj ją zasuwa. DJ-ić. Coś tam stara się ogarnąć, ale ostatnio właśnie jak byliśmy, to chyba był taki pan, który się pro tym zajmował, bo śmigał po tych guzikach i było słychać, że naprawdę fajny kawałek stworzył, więc chwilę na pewno tu spędzimy. Jeszcze pójdziemy wyżej i też myślę, że fajnie będzie wam powiedzieć, jak wygląda tutaj cała sytuacja z odwiedzaniem tego miejsca w czasie, kiedy jeszcze wirus panuje, bo tak jak wam Paweł powiedział na początku, jest określona ilość osób, określony czas, możecie tutaj być, ale chcę wam też powiedzieć, o, coś gra. Tam jest piękny widok. Dodaję relacje. Lecimy na Instagramka z relacją. Zastanawiamy się, czy nie zrobić live'a na Instagramie. No
Może zrobimy, ja to patrzę w aparat. A ja w telefon. Czy nie zrobić live'a na Instagramie, będąc jeszcze tutaj, bo jest w sumie spoko internet i zastanawiamy się. Myśmy sobie z wami porozmawiali, więc... No, na Insta. Jeżeli nas nie obserwujecie... Tak, jak oglądacie ten film, to już było jest po relacji i było pewnie po live'ie, bo najprawdopodobniej zrobimy. Pewnie tak, ale najpierw skończymy, wydaje mi się, najpierw skończymy vloga, czyli najpierw skończymy tutaj pogaduchę z wami, a później przejdziemy na Instagrama, tak, ale... Mnie będzie, przepraszam, że przerwam, mnie na pewno będzie gorzej słuchać, bo to Sylwia dzisiaj ma, znaczy dzisiaj, w tym momencie ma na sobie mikrofon, testujemy nowy mikrofon, tak, tak samo jak testujemy nową kamerę i nowy element, żeby dało się tą kamerą vlogować, a o tym elemencie to już może opowiem wam w domu. Mamy nadzieję, że taki luźny vlog wam się podobał, bo bardzo o niego prosiliście, także stwierdziliśmy, że przy okazji odwiedzenia biblioteki po raz kolejny weźmiemy was ze sobą. Tak, przy okazji potestowaliśmy sobie sprzęt, nową kamerę, element, o którym wam opowiem, ale w innym filmie, już nie w tym, wiem, że wcześniej mówiłem, że opowiem w tym, ale nie chcę po prostu tematyki zmieniać. Odnośnie jeszcze tego miejsca, miejsce jest na tyle fajne, że nie wiemy, czy zrobimy jeden specjalny film na ten temat, ale w opisie filmu umieszczę wam link do filmu Enerco, tak. Znaczy stacji Enerco, dwóch operatorów ze stacji telewizyjnej tutaj norweskiej, którzy wykonali tak jakby przelot dronowy po całym tym budynku, więc na pewno będzie to oddane lepiej niż my byliśmy to w stanie oddać dzisiaj. Nie mamy jeszcze takich chodów, żeby cały budynek był tylko specjalnie zamknięty dla posypanych, tak. I żeby w ogóle ktokolwiek w tak ekskluzywnym, tak drogim budynku pozwolił nam latać dronem. No, bo tam jest, na tym filmie z Enerco jest po prostu pusta biblioteka, tak. I oni latają i pokazują i tam widać pusta naprawdę... W sensie bez osób, także tam widać, jak ogromny jest to budynek, bo wydaje mi się, że na filmie naszym nie będzie aż tak tego widać, ale miejsca jest naprawdę dużo. Także co, mamy nadzieję, że miło spędziliście z nami czas. My się bawiliśmy bardzo dobrze, jeszcze nie raz na pewno tutaj przyjdziemy. Tak, dawno vlogów nie było, mam nadzieję też, że wam się podobało to, że wróciliśmy. Komentarze, pamiętajcie, jak jeszcze macie jakieś pytania, wpadajcie na Instagrama i na Facebooka, bo my kończymy tego vloga i chyba wpadamy z live'em na Instagrama, tak jak wam mówiliśmy, także chwilę jeszcze z wami tam więc, sobie wiecie, spędzimy. Dla osób, które nas obserwują na Instagramie, zawsze są dodatkowe plusiki, więc warto być naszym obserwatorem. Spacery na przykład z nami po bibliotece w Norwegii. Dobra, dzięki kochanie za dzisiaj. Do zobaczenia. Nie wiem, jak się pożegnać, bo w sumie vlogów dawno nie było. Dawno się nie żegnać. No, dobra, także... po prostu, do zobaczenia. Do zobaczenia. Na razie. Cześć. Bajo!